Bardzo proszę, pan redaktor Jan Engelgard. Wolisz na siedząco? Na siedząco. Przynieść trochę wody? Można, tak. Dobra. Proszę państwa, z informacji, jakie mam od pana redaktora, temat jego wystąpienia to sojusz z Czechosłowacją, myślnik, niewykorzystana szansa, ze znakiem zapytania. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. No, temat jest bardzo ciekawy, ale od razu mogę powiedzieć w ten sposób, że o ile ewentualność sojuszu polsko-niemieckiego jest przedmiotem zainteresowania publicystów, by wymienić tutaj książki Rafała Ziemkiewicza i Piotra Zychowicza, to sprawa Czechosłowacji, która była rok wcześniej, czyli roku 1938, jakoś nie cieszy się zainteresowaniem publicystów i zwolenników historii alternatywnej. Tak to zacznijmy, a moim zdaniem to jest ważniejszy rok. Rok 1938 jest rokiem zasadniczym dla późniejszej klęski Polski, a nie rok 1939. Czyli w roku 1938 rozstrzygnęły się losy Polski. Oczywiście kierownicy polskiej polityki mogli tego nie wiedzieć, ale my wiemy i dlatego mamy prawo do takich, nie innych ocen. Po roku 1989 mamy do czynienia w historiografii, już mówię o zawodowej historiografii, z całkowitym zwrotem ocen związanych z polityką Polski wobec Czechosłowacji. O ile przed 1989 rokiem praktycznie wszyscy historycy byli zwolennikami tezy, że Polska prowadziła całkowicie błędną politykę wobec Czechosłowacji i zaprzepaściła szansę wspólnego wystąpienia, również militarnego, przeciwko III Rzeszy, o tyle tuż po 1989 roku nieraz ci sami historycy zaczęli głosić tezy zupełnie inne, zgodne no, z linią obrony Józefa Becka. By wymienić książki tutaj Marka K. Kamińskiego chociażby, czy też pana Zachariasa, to już na początku lat 90. się ukazały i one były powieleniem tez, które były na emigracji publikowane przez cały okres do 89 roku. A więc jak to jest, proszę państwa, kto ma rację? No bo jeżeli tutaj mam książkę profesora Henryka Batowskiego, rok 1938, dwie agresje hitlerowskie, gdzie jest jednoznaczna teza, o której mówię, że to największym błędem polityki polskiej było zaprzepaszczenie tej szansy czechosłowackiej, a po roku 89 nie ma żadnej książki zawodowego historyka, która by podtrzymywała tą tezę. No tu wygodne było też to, że to głoszono w okresie PRL-u, więc historycy typu właśnie Henryk Batowski, notabene przedwojenny już naukowiec, który, on jest rocznik 1907 urodzony we Lwowie, więc trudno go uznać za komunistę, ale właściwie wszyscy historycy byli tego zdania. Kto ma w związku z tym rację? Oczywiście tutaj musimy trochę się posłużyć też taką historią może alternatywną bardziej, ale co by było gdyby, no ale to jest ostatnio popularne. Proszę państwa, Czechosłowacja była państwem, który był oprócz Polski zwornikiem systemu wersalskiego na wschodzie Europy. Czyli te dwa państwa były jakby kośćcem układu wersalskiego w Europie Środkowej. Więc dlatego załamanie się któregoś z nich, czyli oznaczało również załamanie systemu wersalskiego, stworzonego w wyniku I wojny światowej, między innymi przez politykę również Romana Dmowskiego. Więc teoretycznie Polska powinna być głównym państwem, które by strzegło tego status quo, jakim był system wersalski. Ja nie wiem, czy on do końca był do utrzymania, ale nie można było też przyczyniać się do jego demontażu, bo to oczywiście całkowicie wywracało ten porządek europejski, który stworzył w zasadzie niepodległą Polskę. Tymczasem po roku 26, kiedy sanacja objęła władzę, stosunek do Czechosłowacji uległ zasadniczej zmianie. O ile w latach 20., kiedy rządziła Endecja, Piast, ten stosunek był raczej przychylny, to po roku 26 on coraz bardziej był negatywny. Czyli właściwie można powiedzieć, że jedyne państwo, które no, mogło być realnym sojusznikiem, najbliższe nam, stawało się takim państwem, które w zasadzie było do likwidacji. I do tego dążyła później polityka Józefa Becka, żeby Czechosłowację dokonać jej rozbioru. Dlaczego tak było? Dlaczego do roku 26 ten stosunek do Czechosłowacji był inny, a po 26? Dlatego, że większość polityków obozu Piłsudczykowskiego jakby no, genetycznie nie znosiło Czechosłowacji.
nie lubiło Czechów, o tak to myśmy powiedzieli. Teoretycznie w polityce nie jest to żadna kategoria, bo geopolityka posługuje się tym, że nie ma sympatii, antypatii, są interesy. W tym przypadku jednak te emocje odgrywały dużą rolę, takie antyczeskie, i potem je ubierano w jakąś ideologię, która próbowała uzasadnić to polską racją stanu. Bardzo ważnym elementem, moim zdaniem zasadniczym, było przerwanie kontaktów wojskowych. Mniej więcej do 1934 roku jeszcze tam podtrzymywano te kontakty sztabów generalnych i tak dalej. Potem one zostały przerwane. Jeszcze jakieś prywatne kontakty tych wojskowych były, ale w zasadzie był to sygnał, że Polska nie będzie traktować Czechosłowacji jako takiego swojego najbliższego sojusznika. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o rok 1938, czy była jakaś inna szansa rozwiązania tej sytuacji, która istniała? Obrońcy polityki Józefa Becka twierdzą, że to była decyzja mocarstw, Polska nie była dopuszczona do Monachium, Francja i Anglia nie zamierzały walczyć w obronie Czechosłowacji, do tego jeszcze w tle tam był ten Związek Radziecki, a więc, że my powinniśmy w zasadzie zachować taką neutralność i przypatrywać się rozwojowi wypadków. Tymczasem można powiedzieć w ten sposób, że nawet gdyby to było jakieś uzasadnienie tej polityki, to jeżeli przeanalizujemy, co stało się rok później, czyli że Czechosłowacja nie tylko została osłabiona, czy też rozebrana, gdzie odpadła Słowacja, tam Ruś Zakarpacka, ale w zasadzie zniknęła z powierzchni, została połknięta przez III Rzeszę, co ją znacznie wzmocniło i spowodowało, że sytuacja geostrategiczna Polski stała się tragiczna. Więc z tego punktu widzenia, z tego, co się stało rok później, tą politykę należy zakwestionować. Czy były inne możliwości? Bo druga obrona jest taka, no nawet gdybyśmy chcieli, to nie było partnera po drugiej stronie, ponieważ zarówno Beneš, jak i większość polityków czeskich też nie lubili Polski i wszelkie próby nawiązania kontaktu były odrzucane. Proszę Państwa, na pewno jest faktem, że ta sprawa obciąża jakby dwie strony, to znaczy i Polska popełniała błędy i Czechosłowacja, która uważała, że sama sobie poradzi. Tym niemniej historyk Polski czy polityk Polski powinien oceniać nasze błędy czy nasze działania i je poddawać tutaj analizie. I bez wątpienia ta pewna, no nazwijmy to, wstrzemięźliwość rządu czechosłowackiego czy samego Beneša wobec Polski jakby nie, była dla nas pewnym usprawiedliwieniem dla polityki, którą prowadził Józef Beck, bo mówił, no ale nawet gdybyśmy chcieli, to nie było partnera. Proszę Państwa, w takich sytuacjach, jeżeli oba państwa są rządzone przez elity, które do siebie nie mają zaufania, to jest sytuacja trudna, ale tutaj w grę wchodziło los obu państw i narodów i należało przejść nad tym do porządku dziennego. I tutaj oczywiście możemy powiedzieć, co Polska mogła zrobić w tej sytuacji. Jeżeli byśmy uznali, że rzeczywiście III Rzesza była największym zagrożeniem dla polskiej niepodległości, a system wersalski no, był jakimś zabezpieczeniem międzynarodowym, to Polska powinna zrobić w roku 1938 roku wszystko, żeby nie dopuścić po pierwsze do upadku Czechosłowacji, nawet w tej, nazwijmy to, wersji monachijskiej, jej rozbioru i późniejszego zajęcia przez III Rzeszę. Jak można było tego dokonać? No oczywiście tu wchodzimy już w elementy takich dywagacji, ale które znają odzwierciedlenie jakby w faktach historycznych. Po pierwsze, publicznie jednoznacznie stanąć na stanowisku nienaruszalności granic ustanowionych w Wersalu, czego nie zrobiono. Oczywiście można powiedzieć, że Zachód był miękki, ale Henryk Batowski, moim zdaniem słusznie, twierdzi, że we Francji i w Anglii były siły, które stawiały na powstrzymanie Hitlera, ale one wtedy nie rządziły, czyli nie miały takich wpływów. I oczywiście Polska mogła dać argument tym właśnie ośrodkom we Francji i w Anglii, które były przeciwne polityce Hitlera i że uważały, że już teraz należy postawić tamę. Ale do tego potrzebna była jasna deklaracja Polski, że stanie w obronie Czechosłowacji, że w ogóle Polska przeciwstawia się jakimkolwiek zmianom terytorialnym, również dotyczącym Czechosłowacji. Druga to jest kwestia jakiegoś sojuszu wojskowego. No i tutaj jest ta kwestia, która się pojawia bardzo często. W archiwach zachowały się notatki dotyczące kontaktów wojskowych polskich, czechosłowackich z lat 37-38. Między innymi opublikował na ten temat materiał Henryk Buchak, to jeszcze był w okresie lat 70.
I otóż okazuje się, że były sygnały od ze strony czeskich attaché wojskowych w Bukareszcie i w Moskwie, że no należałoby sprawę omówić, jesteśmy zagrożeni zarówno wy, jak i my. Nawet pojawiła się taka notatka, może nie do końca sprawdzona, że czescy wojskowi nie są zadowoleni z polityki własnych władz i że sugerowali, że w razie czego mogłaby nastąpić zmiana władzy w Pradze, czyli krótko mówiąc przewrót wojskowy. Ktoś powie, to jest niemożliwe, ale ten model zastosowali Brytyjczycy w 1941 roku, kiedy Jugosławia chciała skapitulować przed III Rzeszą bez walki, zainspirowali zamach stanu i wojskowi objęli władzę i Jugosławia stawiła zbrojny opór. W tym przypadku, czy rzeczywiście te koła wojskowe były dla nas partnerem? Moim zdaniem były, one były najbardziej propolskie. To byli wojskowi czescy. Oni się wywodzili jeszcze z legionów, znaczy z tego korpusu czechosłowackiego, który w 19 roku operował w Rosji. Znali Polaków bardzo dobrze, bo tam była dywizja syberyjska i byli tacy, no nazwijmy, dosyć z innej gliny trochę ulepieni niż tacy politycy jak Benesz czy Masaryk. Czyli byli zdolni do takiej akcji. Wszelkie relacje historyczne, badania wskazują, że większość społeczeństwa czeskiego była nastawiona wojowniczo. To znaczy nie była kapitulancka. Kapitulancki był Benesz i ośrodki polityczne. A więc gdyby był jasny sygnał, że nie zostawimy was samych, to wtedy nawet gdyby Francja i Anglia się wahały, to być może można by tych Czechów tutaj zmusić do oporu. Ciekawa rzecz, proszę Państwa, w tej elicie czeskich wojskowych, no to był oczywiście generał Krejci i to był jeszcze generał pochodzenia polskiego, o czym mało kto wie, Siergiej Wojciechowski. To był biały Rosjanin, ale pochodzenia polskiego z terenu dzisiejszej Białorusi, który znał Czechów z okresu wojny domowej i po rewolucji oczywiście uciekł z Rosji bolszewickiej, osiedlił się w Pradze i tam zaczął budować zręby armii czechosłowackiej i on doszedł do bardzo wielkiego znaczenia. No praktycznie niektórzy mówili, że to był taki de facto dowódca tej armii, Wojciechowski. I to był jedyny generał, który odmówił wykonania rozkazu kapitulacji, bez walki. Między innymi wypowiedział taką sentencję, że nie po to budowałem najlepszą armię w Europie, żeby bez strzału skapitulowała. No to się został zdymisjonowany i tak dalej. Ale mówię o tym Wojciechowskim chociażby dlatego, żeby pokazać, że po tamtej stronie też byli partnerzy. Oczywiście generał Wojciechowski nie był Czechem, więc jakby adresat powinien być zupełnie inny. Powinni być generałowie tam Gajda, generał Krejci, Syrowy. To byli ci Czesi, którzy mogli odegrać rolę. No i teraz jak strona polska reaguje na te sygnały z tych attaché? Bo przypomnę, to był attaché wojskowy w Bukareszcie i w Moskwie. Jeden się nazywał chyba Burda, a drugi Dastych. To były takie sygnały, że co wy na to? Gdyby co do tego doszło, to my jesteśmy gotowi. I otóż proszę sobie wyobrazić, że ci polscy attaché, którzy nawiązali kontakt, czy odbyli te rozmowy z tymi czeskimi oficerami, zostali zrugani. No, głównie przez polski MSZ, który wówczas kierował wszystkim. Czyli oni zorientowali się, że nie ma jakby atmosfery do takich rozmów i sprawa umarła. Nie podjęto nawet próby sprawdzenia, czy na ile to są, proszę Państwa, sygnały poważne, niepoważne, czy należy podjąć jakieś inne rozmowy. Jakby nie prowadzono na ten temat żadnego rozpoznania. Natomiast jest faktem, że w Polsce założono, głównie to był Józef Beck, że właściwie Czechosłowacja jest stracona. Mało tego, strona polska podejmowała różne przygotowania do udziału w tymże rozbiorze Czechosłowacji poprzez, oczywiście chodziło tu o Zaolzie, Ruś Zakarpacką i oczywiście strona czeska to o tym wiedziała. Także traktowano Polskę jako potencjalnego sojusznika, ale de facto była ona niestety tutaj wrogiem takiego państwa czechosłowackiego. Proszę Państwa, drugi, czy też zasadniczy problem, czy myśmy wzięli udział w tej akcji przeciwko Czechosłowacji w porozumieniu z Niemcami, czy nie? Otóż cała Europa była przekonana, że wzięliśmy udział w porozumieniu z Niemcami, mimo że jakby nie było ani pisanego układu, czy ustaleń takich konkretnych. Natomiast oczywiście zarówno historyk nieżyjący już Jerzy Tomaszewski, jak i Batowski uważają, że takie skorelowanie polityki Niemiec i Polski wobec Czechosłowacji było.
A przynajmniej jedno jest pewne, że propagandowo żeśmy przegrali tą rundę, bo tak przekonana była Europa o tym, że Polska bierze udział w rozbiorze Czechosłowacji, porozumiewawszy się z Niemcami. To jest oczywiście pewien tutaj paradoks, bo w rok później wiemy, co się stało. Więc wszelkie ewentualne próby stwierdzenia, że jakieś korzyści odnieśliśmy, na przykład za Olzie, żeśmy odzyskali, no upadają wobec tego, co się stało rok później. No jaka jest, czy można na przykład za Olzie traktować jako wielki sukces, a potem państwo polskie upada całkowicie w roku 1939. Nie da się tej polityki obronić. To samo było ze Słowacją. Polska była zwolenniczką wyodrębnienia Słowacji z granic Czechosłowacji, ale okazało się, że nawet propozycje słowackie, a może pod waszym protektoratem, też były odrzucone, dlatego że Polska zostawiała w zasadzie Słowację ewentualnej strefie wpływu Węgier. Jak wiadomo, w MSZ-cie polskim wówczas dominowały takie nastroje czy tendencje prowęgierskie. To nie ma wielkiego związku z dzisiejszą sytuacją, ale tak było. Między innymi Szembek, który był takim galicyjskim arystokratą, był bardzo prowęgierski. Więc nawet tych Słowaków tutaj nie próbowano wciągnąć jednoznacznie w orbitę polską, żeby na przykład zatrzymać późniejsze wpadnięcie Słowacji w ręce niemieckie. Proszę Państwa, czym to się skończyło? Słowacja wzięła udział w agresji na Polskę. Więc nawet, czyli tak jakbyśmy stwarzali sobie cały czas potencjalny problem w rok później, wykreowaliśmy państwo, które wzięło udział w agresji na Polskę. Na pewno Czechy czy Czechosłowacja by tego nie zrobił. Oczywiście był problem psychologiczny, niektórzy mówią tak, no, że trudno było się porozumieć i tak dalej, ale z drugiej strony zmarnowano pewien potencjał, który istniał przed wybuchem I wojny światowej, kiedy to nastroje proczeskie w społeczeństwie polskim były dosyć powszechne. Ja nie mówię tylko o Sokole, czy tych wspólnych zjazdach, odwiedzinach. To było bardzo kultywowane, na przykład w Wielkopolsce i w Galicji kontakty z Czechami. To nie był obcy kraj. On jest teraz dla nas bardziej obcy, dlatego że Czesi w ogóle nie przyjeżdżają do Polski. Nie ma turystów czeskich w Polsce. Polacy chętniej oczywiście jeżdżą tam. Natomiast w tamtym czasie do Krakowa bardzo dużo Czechów przyjeżdżało, były wspólne uroczystości i tak dalej. Czyli nie można mówić, że to były dwa całkowicie sobie obce narody. Ten rów potem wykopano. A więc ten potencjał istniał. Istniały też elity polityczne w innych obozach, nie beneszowskim i nie sanacyjnym, które miały zrozumienie tej sytuacji. Po polskiej stronie był to niewątpliwie, była endecja, aczkolwiek w tym czasie, w 1938, tak zwani młodzi byli przeciw Czechosłowacji, ponieważ podchodzili ideologicznie. Czechosłowacja to jest kraj masoński, a więc nie ma co tutaj się angażować. Czyli nie geopolityka, tylko ideologia. Ale stara endecja, typu tam Kozicki, no ale chociaż Giertych był młody, to jednak był też za obroną Czechosłowacji, także to nie zawsze się pokrywało, ale generalnie ta stara endecja, ta wersalska nazwijmy, była jednoznacznie tutaj stanowiska, że Czechosłowacja jest bardzo ważnym elementem, partnerem. Jeżeli chodzi o inne partie polityczne, to oczywiście PSL Piast, czy PSL, potem Witos, Front Morsz niewątpliwie, czyli Paderewski, Korfanty, a więc to już jest sporo tych sił, które miały z Czechami kontakty. I wreszcie, proszę Państwa, nawet w obozie sanacyjnym nie wszyscy byli zachwyceni polityką wobec Czechosłowacji. Tu się wymienia przede wszystkim dwie postacie. To jest Kazimierz Sosnkowski, który był zdecydowanym, on się jakoś nie wypowiadał, ale był przeciwnikiem polityki Becka, i Eugeniusz Kwiatkowski. Eugeniusz Kwiatkowski pochodził z Związku Młodzieży Polskiej Z, więc był taki bardziej pod wpływem ideologii narodowej. Tym niemniej to nie oni decydowali wówczas o polityce sanacji. I taką datą graniczną tego, że Polska rezygnuje z jakichkolwiek prób porozumienia z Czechosłowacją, czy też odrzuca, czy nie podejmuje jakichś działań, był narada 12 maja 1938 roku, czyli bardzo symboliczna data. 12 maja zamach majowy, 12 maja 35 śmierć Piłsudskiego i 12 maja 38 na zamku jest narada wszystkich czołowych polityków sanacji, że polityka wobec Czechosłowacji nie ulegnie zmianie. Czyli jakby dano zielone światło polityce Becka i w tym uczestniczyli między innymi prezydent Mościcki, Józef Beck, marszałek Rydz Śmigły oraz pracownicy czy dyplomaci z MSZ-u. I tak się skończyło. W zasadzie to była taka
zakończenie już tych prób nawiązania kontaktów i zakończyło się to tak, jak się zakończyło. Proszę Państwa, kończąc, bo myślę, że to już reszta będzie w tekście, myślę, że to jest temat, który powinien jednak wracać. Chciałem zauważyć, że po roku 89 pojawił się problem, jak my oceniamy 38. No i tu trzeba powiedzieć, bez względu na ocenę postaci, że nieżyjący już prezydent Lech Kaczyński w jednej z wypowiedzi czy oświadczeń przeprosił za 38. Nie było to jakoś tam uzasadniane, to był taki, uznawano, że to jest taki gest polityczno-sentymentalny, ale za tym nie poszła żadna refleksja na przykład w nauce historii czy w publicystyce. Jak przeglądałem, proszę Państwa, przygotowując się do tego wystąpienia, co się pisze w Polsce, na przykład kolega Szeremietiew też się wypowiada na ten temat, że nie było po tamtej stronie, wszystko jest winna Czechosłowacja, my zrobiliśmy co trzeba. Nie ma w ogóle tych, nazwijmy, głosów, które pojawiały się czy na emigracji, czy wcześniej. Ja na koniec przeczytam opinię generała Tadeusza Machalskiego, emigranta, przedwojennego oficera, który w latach 60. opublikował książkę wspomnieniową i tam się wypowiedział na temat właśnie tego problemu, o którym my mówimy. Zaraz, bo to jest bardzo ciekawy temat i tym zakończymy. A nie, to jest cień ciała. No oprócz tego oczywiście, że wypowiadali się tam, to tu nie, i zaraz będzie ten... Jak znajdę, proszę Pani. Otóż generał Machalski stał na stanowisku, że była to utracona szansa. Powróg Malinowski, o. Tak, Tadeusz Machalski. Czechosłowacja posiadała jednak tak istotne znaczenie dla naszej obronności, że wszystkie te sprawy, czyli Zaolzie, prześladowanie polskiej mniejszości i tak dalej, aczkolwiek ważne, nie powinny były zacieniać nam obrazu rzeczywistości. Istnienie Czechosłowacji skracało naszą granicę narażoną na atak niemiecki o całe 850 km. I zapewniało bezpieczeństwo naszej południowo-zachodniej granicy na odcinku sięgających od Karpat aż po Częstochowę włącznie. To było rzeczą najważniejszą, ważniejszą od tego, czy Beneš był sympatyczny, czy nie. Czy starał się zepchnąć nas w cień na teren Genewy, by samemu tylko tam jaśniej zabłysnąć. Wszystko to były rzeczy drugorzędne w porównaniu z ważnością zapewnienia sobie możliwości obronienia się przed atakiem niemieckim, bo od tego zależał los całego państwa. Temu jednemu najważniejszemu zagadnieniu należało wszystko poświęcić, odkładając na bok wszelkie osobiste urazy, animozje. Niestety tak się nie stało. Także tą opinią generała Machalskiego kończę. A reszta będzie w tekście. A reszta będzie w tekście. Dziękuję bardzo.